W ubiegłą środę na stacjonarny telefon pary legnickich seniorów zadzwonił rzekomy policjant. Mężczyzna poinformował kobietę, z którą rozmawia, że bierze udział w tajnej akcji policji. Znowu tutaj padło nazwisko nadkomisarza Sowy, który pracuje w legnickiej policji, zajmuje się zwalczaniem przestępczości bankowej i ma na celu zatrzymanie sprawców, którzy włamują się na konta mieszkańców Legnicy. Podczas trwającej tej rozmowy telefonicznej słuchawkę również przejmował mąż kobiety, 65-letni mieszkaniec Legnicy. Oboje zostali uspokojeni po tym, jak w trakcie rozmowy wykręcili numer 112. Odezwał się drugi mężczyzna, który powiedział, że nadkomisarz Sowa to wysokiej rangi legnicki funkcjonariusz. Pamiętajmy, że seniorzy, wybierając numer na klawiaturze telefonu 112, nie rozłączając się, nie odkładając słuchawki, kontynuują dalej rozmowę z oszustem. Sprawca, umiejętnie manipulując rozmową, dowiedział się o posiadanych kontach bankowych przez seniorów, nakazał kobiecie wyjście z mieszkania i udanie się do jednej z placówek banku i wybranie wszystkich pieniędzy. Kobieta postępowała z instrukcjami oszusta i wyjęła z konta 20 tysięcy złotych. Pracownik tej placówki bankowej informował tą kobietę, że jest taka metoda oszustw, które wykorzystują oszuści, aby wyłudzić od seniorów wszystkie oszczędności życia. Czy na pewno ona do niej nie zadzwoni jakiś policjant czy też wnuczek i nie potrzebuje pilnie jakichś pieniędzy. Kobieta tutaj skłamała pracownika banku, powiedziała, że nie, że ona potrzebuje te pieniądze na leczenie. 61-latka przekazała następnie pieniądze nieznanemu mężczyźnie w czarnej bluzie z kapturem. Po kilku dniach oboje wraz z mężem pojawili się w komendzie policji Przasnyka, gdzie wyszło na jaw, że padli ofiarą oszustów. Prawdziwi policjanci kolejny raz apelują, że o swoich działaniach nigdy nie informują przez telefon. Dodatkowo nigdy nie będą prosić legniczan o pieniądze potrzebne do tajnej akcji. Taka akcja to z pewnością oszustwo.